Witam serdecznie. Dzisiaj nalewka z korzenia mniszka lekarskiego. I to jest odpowiedni czas na wykopywanie korzeni mniszka lekarskiego, ponieważ mikstura przede wszystkim zabija komórki nowotworowe, wspomaga i oczyszcza pracę wątroby, usuwa z organizmu toksyny. A często o tym zapominamy, że toksyny to w sumie cichy zabójca. Warto usuwać toksyny, złogi z organizmu. Nigdy nie zapominajcie o tym, dlatego ludzie chorują, ale ja już o tym tyle mówiłam. Oprócz przyrządzenia oczywiście odpowiedniego antidotum do zwalczania komórek nowotworowych, należy także pić odwary z korzenia mniszka lekarskiego. Odwary, nie napary, ponieważ napary są bezskuteczne i szkoda czasu na przygotowywanie. Są bezskuteczne. Jeżeli ktoś nie wie, jak zrobić taki odwar, to proszę posłuchać. Zalać przygotowaną ciepłą wodą korzeń mniszka lekarskiego na całą noc. Najlepiej, żeby temperatura była tak około 60 stopni Celsjusza. I pozostawiamy. Korzeń mniszka lekarskiego powinien pływać w wodzie. Bierzemy dużo korzenia mniszka lekarskiego, myjemy go, nie obieramy i następnego dnia garujemy, nie przekraczając temperatury 40 stopni Celsjusza przez dobre 2 godziny. Taki przygotowany odwar należy pić 3 razy dziennie po 250 ml i ja na przykład stosuję zapobiegawczo raz w tygodniu. Ajurweda jest po to, żeby zabezpieczać przed rozwojem chorób, a nie leczyć. Zabezpieczamy się przed rozwojem choroby. A nalewka oczywiście jest skuteczniejsza, ponieważ spirytus jest nośnikiem, przepraszam, spirytus w każdej terapii jest nośnikiem oczywiście, ale nie każdy może pić spirytus, ponieważ często także chorują dzieci, dlatego robimy odwary. I myjemy korzeń mniszka lekarskiego, nie obieramy, zalewamy go spirytusem na 3 tygodnie, tak żeby pływał w spirytusie. Po 3 tygodniach odcedzamy i już jest dobry do spożycia. Zażywać 2 razy dziennie po 50 ml, a w trakcie choroby oczywiście należy także dołączyć inne dodatkowe terapie, które już podawałam wcześniej, ponieważ terapię zmieniamy, łączymy, nie stosujemy dłużej niż 10 dni, niektóre 7 dni. Korzeń mniszka lekarskiego zachęcam, jeżeli ktoś już ma nowotwór, zażywać na przykład tą terapię przez tydzień i wtedy zmieniać na czyr czy inne podane terapie, o których już wielokrotnie mówiłam. Zawsze zmieniamy. Nigdy nie stosujemy za długo. Ja używam zapobiegawczo raz w tygodniu, ja sobie zmieniam, ustalam sobie taki grafik, ponieważ ja zabezpieczam cały organizm, dlatego nie choruję. Chciałam się Wam pochwalić ostatnio, bo odebrałam swoje wyniki. Ja zawsze robię taki czek całego organizmu, tam co 3-4 lata. No, lekarz powiedział, że moje wyniki są bardziej niż zadowalające. Wszystko idealnie, w normie. Cholesterol i tak dalej. Wszystko naprawdę, cukier, tak jak powinno być. Jak u noworodka się śmieje, 65 na czczo, no nie ma lepszych wyników. To już jest wszystko idealnie w punkt. Zachęcam do robienia tego, co ja, ponieważ nic wiele nie trzeba robić, tylko troszkę systematyczności i nie chorujemy. I taką nalewkę w trakcie choroby należy zażywać 2 razy dziennie 50 ml, ale zapobiegawczo ja stosuję raz w tygodniu. Wiadomo, tego wszystkiego jest dużo, ale jeżeli, no jak ja to robię od lat, to ja w ogóle już jak komputer w głowie systematycznie to robię i ja nie muszę już tego zapisywać. Zresztą mam bardzo dobrą pamięć, idealną. Pamięć słonia, nigdy nic nie zapominam. Ale na przykład jeżeli ktoś nie ma dobrej pamięci, to powinien sobie zrobić taki grafik tygodniowy.
Jeżeli ktoś jest zdrowy, bo jeżeli ktoś nastawia się, ma wysoki cholesterol czy jakieś inne choroby współistniejące, to oczywiście powinien skupić się na swoich chorobach współistniejących, ale osoby takie jak ja, które są zdrowe i cały czas robią wszystko systematycznie, zapobiegawczo, to powinny sobie na przykład, tak najprościej będzie, jeden dzień na przykład poświęcić na regenerację wątroby, bo wątroba, trzustka i oczywiście żołądek to jest taki trójkąt, tam się oczywiście robią te wszystkie nieprzetworzone, te wszystkie złogi, oczywiście wszystkie choroby zaczynają się w jelitach, nie chcę się powtarzać, bo i tak nie, już na koniec nikt tego nie słucha. I należy oczyszczać organizm z toksyn, z złogów, ale wiadomo, mogę sobie gadać, ktoś posłucha, 90% nie posłucha, potem ba, cholesterol, wezmą sobie tabletkę na cholesterol, oczywiście, no może ktoś tam przeczyta ulotkę, ale taka tabletka na obniżenie cholesterolu to praktycznie uszkadza wszystkie, łącznie z nerkami, organy, obniży wam trochę cholesterol, ale zabije was z drugiej strony. Radzę słuchać to, co mówię. Ja wiem, że już jest naprawdę mnóstwo mądrych osób na moim kanale, które słucha moich rad. Bardzo dużo osób się wyleczyło, bardzo dużo osób wyzdrowiało, szczególnie z nowotworami złośliwymi. Bardzo mnie to cieszy, cieszę się. I dziękuję za wasze maile, ponieważ to sprawia, że warto dalej pokazywać, chociaż ta garstka osób, która się stosuje i wyleczyła sobie albo unormowała cukier, cholesterol i tak dalej, która pisze i dziękuję. Ja wam także dziękuję za te informacje. Do następnego. Pa. Tego się znowu trochę nagromadziło, nazbierało. Postaram się nadgonić jak najwięcej. Przyjechałam teraz znowu do Niemiec, ponadganiam. I do następnego. Pa. Teraz kolejny filmik. Muszę pokazać szybko fajną, prostą metodę na żylaki i tak dalej. Do następnego, bo się znowu rozgadałam.